Pani doktor, a może by tak załatwić ten refluks operacją? Czytałam w internetach, że można się zoperować i raz na zawsze pozbyć się refluksu, a ludzie na forach piszą takie fajne rzeczy, są takie pozytywne opinie. Co zrobić? I właśnie o tym, co zrobić, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem specjalistą opiekującym się, leczącym, diagnozującym pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego. I słuchajcie, tak, są możliwości, żeby operacyjnie leczyć refluks. Generalnie mamy jakby takie trzy grupy zabiegów. Po pierwsze są to zabiegi endoskopowe, czyli wykonywane za pomocą endoskopu, takiego aparatu, którym wykonujemy klasyczną gastroskopię, tylko używamy go w celach zabiegowych. Czasami są to gastroskopy zabiegowe również i używamy do tego specjalnych narzędzi endoskopowych, które właśnie poprzez tą tubę endoskopu zakładamy do żołądka. Są takie zabiegi, można je wykonywać. Powiem szczerze, doświadczenie polskich ośrodków na ten moment jest małe. Bardzo mało się takich zabiegów wykonuje w Polsce. Generalnie na świecie również jest to bardziej w fazie obserwacji i badań. Druga grupa zabiegów to są zabiegi wykonywane laparoskopowo, czyli tą techniką chirurgii małoinwazyjnej. Co do samego zabiegu nie będę się wypowiadać, bo nie jestem chirurgiem i jeżeli faktycznie dana osoba, dany pacjent zostanie zakwalifikowany czy wstępnie zakwalifikowany przez gastroenterologa do zabiegu chirurgicznego, to i tak ostateczną decyzję o operacji podejmuje chirurg. I ostatnim rodzajem zabiegów to są zabiegi chirurgiczne, no takie klasyczne, tak? Czyli nie laparoskopowe, ale klasyczna chirurgia. I każdy z tych rodzajów zabiegów ma swoje zalety, każdy z nich ma swoje wady. Do każdego z nich możemy kwalifikować odpowiednią grupę pacjentów i również część pacjentów z każdego z tych zabiegów może być zdyskwalifikowana. Więc nie oznacza to, że jeśli jakiś zabieg istnieje i jest wykonywany, że każda osoba z chorobą refluksową nadaje się do tego, żeby wykonać u niego taki zabieg. I jako pierwszy opowiem Wam o zabiegach endoskopowych. To są nowoczesne, nowe, małoinwazyjne techniki zabiegowe, gdzie właśnie przy pomocy odpowiednio wyposażonego endoskopu u pacjenta w uśpieniu, no bo pamiętajmy, to są zabiegi, gdzie wykonujemy ingerencję w błonę śluzową żołądka na milimetry, więc tutaj, że tak powiem, nie ma możliwości, żeby zrobić taki zabieg, jak to pacjenci mówią, na żywca. Chociaż ja zawsze mówię, że na żywca to się ryby łowi, ale faktycznie w pełnej sedacji, w obstawie anestezjologicznej taki zabieg wykonujemy. Więc słuchajcie, no to jest taka terapia ablacyjna. Polega to mniej więcej na tym, że pacjent po uśpieniu, położeniu pacjenta na boku przez ustnik, który trzymacie między zębami, ale śpicie wtedy zupełnie bez świadomości. Macie wprowadzany gastroskop, tak? Przez usta, gardło, przez przełyk do żołądka. I tak jak Wam pokazywałam kiedyś ten tutaj schemat żołądka, to endoskop tutaj się wprowadza się do żołądka. Oczywiście najpierw trzeba wykonać całe badanie żołądka, zobaczyć, czy tu wszystko jest ok, a następnie tu wprowadzając odpowiednie narzędzia w tej okolicy, tutaj podwpustowej, endoskopista, który no, powinien mieć bardzo duże doświadczenie w zabiegach endoskopowych, wykonuje zabieg, który polega na tym, że albo za pomocą pętli po odpowiednich tam wykonaniu procedur usuwa fragmenty błony śluzowej albo niszczy je za pomocą koagulacji laserem argonowym, tak, przy pomocy argonu. I wtedy tutaj powstaje dookoła rana. To nie jest tak, że naokoło jak pączek, tylko tak jakbyśmy wzięli mniej więcej, bo ja wiem, obwód jakieś 2/3, około 2/3 pączka, tak? 1/3 zostaje jakby nieuszkodzona tej śluzówki i wtedy zaczyna się proces gojenia. No i ten proces gojenia powoduje, że to miejsce tutaj, jak robi się blizna i powstaje blizna, zaczyna się obkurczać i zaczyna się jakby zmniejszać, tak jak blizna. Tak? Blizna jest bardziej sztywna, blizna może obkurczyć błonę śluzową i tutaj również w ten sposób to się dzieje. Pozwala to, nazywa się taki zabieg ARMS, czyli Anti-Reflux Ablation Therapy. Natomiast co ona pozwala? Tu uszczelnić właśnie wpust, pozwala troszeczkę jakby odtworzyć strukturę wpustu i poprawić jego funkcjonowanie, tak? Jeżeli chodzi o cały ten zabieg, no to jest to dosyć prosta technika, natomiast nie ma zabiegu, który nie byłby obciążony powikłaniami i ten zabieg również obciążony jest powikłaniami, między innymi może powstać zbyt duże zwężenie tego miejsca, tak? Bo każda blizna może zaciągnąć się za mocno i to zwężenie może być za duże, to jest odległe powikłanie, natomiast w trakcie zabiegu może dojść albo do krwawienia, albo do perforacji tego miejsca, w którym wykonywany jest zabieg, tak? Czyli no, zrobi się dziurka, więc jest to ryzyko. Im bardziej doświadczony endoskopista, to przypominam, ryzyko mniejsze, im bardziej doświadczony ośrodek, tym również skuteczność takich zabiegów jest większa, bo pamiętajmy, co innego, jeżeli jest osoba, która wykonuje tego typu zabiegów dużo, a co innego, jeśli wykonuje 1 lub 2 zabiegi w ciągu roku. I tu chciałabym zaznaczyć, ja nie wykonuję takich zabiegów na ten moment i w chwili obecnej nie mam jakby możliwości wykonania takiego zabiegu, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, to wtedy ewentualnie albo na przykład Wy podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeśli są tu osoby po zabiegu endoskopowym wykonanej właśnie terapii ablacyjnej, jakie mają efekty, gdzie miały wykonane badanie, przez kogo, no i może nasze wspólne jakby doświadczenie i wiedza w tym temacie dzięki temu się powiększy. Poza tym, kto tak może odnieść największe korzyści z takiego zabiegu? To są przede wszystkim osoby z refluksem opornym na leczenie inhibitorem pompy protonowej, czyli jeśli wykluczymy, że nie ma innych przyczyn tego, że pacjent nie odpowiada na leki, jeżeli prawidłowo ma zastosowaną dietę, jeżeli ma prawidłowy styl, nawyki i wprowadzi ten swój przeciwrefluksowy styl życia i nadal ma uciążliwe objawy, takiego pacjenta możemy do zabiegów kwalifikować. Poza tym, jeżeli pacjent odpowiada na leczenie, ale nie toleruje leków, bo na przykład ma po nich biegunkę, bo na przykład ma po nich ból brzucha, albo na przykład przyjmuje leki, a one zaburzają, inhibitory pompy protonowej zaburzają ich jakby działanie i przez to nie może ich przyjmować. Tak? No to jest dużo różnych przyczyn, dla których terapia działa, ale tolerancja jej jest bardzo ograniczona. A poza tym no są to również pacjenci, którzy mają duże ryzyko powikłań, choroby refluksowej w przyszłości, tak? Czyli musimy zrobić u nich wszystko, żeby nie doprowadzić do rozwoju powikłań. Na temat powikłań choroby refluksowej również nagram materiał, żebyście wiedzieli, o czym mowa, tak? Bo w tym miejscu tu nie będziemy rozwijać tematu. Natomiast jest też grupa pacjentów, u której takiego zabiegu nie damy rady zrobić, tak? Ze względu właśnie na ich obciążenia. Na przykład, jeżeli pacjent ma dużą przepuklinę rozworu przełykowego przepony, tak? Czyli no to jest na rysunku mała przepuklina, ale teraz wyobraźcie sobie, że pacjent ma dużą przepuklinę i robimy mu zabieg w przepuklinie, nie będzie żadnego efektu, tak? Bo nie będzie prawidłowego ułożenia żołądka w jamie brzusznej. W takich przypadkach wykonujemy i możemy wykonać inny zabieg, jeśli pacjent się kwalifikuje, i równocześnie zoperować u pacjenta przepuklinę i wykonać operację antyrefluksową, i tak się również wykonuje właśnie metodą laparoskopową albo chirurgiczną. Natomiast metoda endoskopowa do tego typu zmian jest raczej niewskazana. Poza tym pacjenci, którzy mają duże zaburzenia krzepnięcia, tak? Czyli no, jeżeli doszłoby do krwawienia, pacjent ma rozrzedzoną krew, ma zaburzenia krzepnięcia, ma problemy jakby w tej sferze, no to powiedzmy sobie, trudno to krwawienie zahamować i może się to skończyć bardzo nieszczęśliwie. Poza tym również pacjenci po różnego rodzaju zabiegach w przeszłości, w obrębie właśnie żołądka, tak? Którzy mieli wykonywane jakieś zabiegi i to uniemożliwia po prostu jakby techniczne wykonanie ablacji, tak? Więc tutaj mniej więcej mamy to omówione. Nie jest to standardowa procedura i to należy sobie wyjaśnić, że to nie ma jakby standaryzacji. Także o, tutaj mamy takie objawy, to wszystko tu w tej terapii jest indywidualne. Indywidualnie kierujemy i indywidualnie każdy pacjent w zależności od tego, jakby z jakim pakietem chorób i problemów przychodzi do lekarza, jest do takiego zabiegu kwalifikowany, no bo jeszcze w ogóle oddzielnym rodzajem kwalifikacji to jest w ogóle kwalifikacja ze względu na inne choroby, na wiek, tak, na choroby przewlekłe, no to też musimy wiedzieć, kwalifikacja do znieczulenia, tutaj również anestezjolog, więc słuchajcie, no robi się tego wszystkiego całkiem sporo obwarowań, więc to nie jest takie hop-siup, że dzisiaj wymyślę sobie, że zrobię zabieg antyrefluksowy, a pojutrze położę się na stół i doktor tam endoskopem zrobi szachu machu i będzie po problemie. No tak prosto to nie jest. Potem mamy zabiegi, jakby druga duża grupa, dosyć już dobrze zbadana i pacjenci z długimi czasami obserwacji są. To są zabiegi laparoskopowe. I tutaj możemy, generalnie wskazane jest zająć się pacjentami, którzy dobrze odpowiadają na terapię inhibitorem pompy protonowej, ale źle tolerują leki, bo mają po nich działania uboczne. Druga grupa kwalifikowanych pacjentów do zabiegu najczęściej to są osoby, które też dobrze odpowiadają na leczenie inhibitorem pompy protonowej, ale są młode, mają przed sobą jakby bardzo długie życie, a nie chcą brać leków, tak? A bez leków nie da rady. Mimo że wprowadzą właśnie dietę, mimo że wprowadzą odpowiednie nawyki, mają problem z uzyskaniem remisji bez leków, a nie chcą przyjmować ich kolejne x lat, tak? Więc tutaj również to jest wskazane. Kto jeszcze? W momencie, kiedy efekt leczenia inhibitorem pompy protonowej jest niepełny, tak? Czyli trochę działają, ale mimo tego objawy się pojawiają nadal. Albo objawy choroby refluksowej są bardzo dla pacjenta uciążliwe, tak? I mimo wszystko tutaj również możemy zakwalifikować do leczenia laparoskopowego. I no, ostatnim takim dużą grupą pacjentów operowanych to są pacjenci właśnie, tak jak mówiłam, z dużą przepukliną rozworu przełykowego przepony, gdzie, że tak powiem, możemy upiec jakby dwie kiełbaski na jednym ogniu, czyli zoperować przepuklinę i zrobić operację przeciwrefluksową. I tutaj mamy jakby tą główną grupę wskazań. U pacjentów, u których zazwyczaj nie wykonuje się operacji przeciwrefluksowej albo wykonuje się ją jakby z bardzo indywidualnego rozważenia problemu, to są pacjenci, którzy mają objawy nietypowe, o których mówiłam we wcześniejszym odcinku, którzy mają również objawy pozaprzełykowe, którzy mają niepotwierdzony GERD, tak? Czyli nie ma tak, że z marszu idziemy na operację, tylko potrzeba jest wykonania całego szeregu badań i zdiagnozowania refluksu, zdiagnozowania problemu, podjęcia próby, nie wychodzi, no to wtedy zastanawiamy się nad kwalifikacją do zabiegu. Poza tym, jeżeli zupełnie nie ma efektu inhibitorów pompy protonowej, nazywamy to refluksem opornym na leczenie, ale ja wtedy zawsze mówię, no trzeba się zastanowić, czy my w ogóle w dobrym kierunku rozpoznajemy pacjentowi chorobę, tak? Czy pacjent ma w prawidłowy sposób przeprowadzoną diagnostykę różnicową i czy właśnie nie zaszła tam pomyłka, bo też mam na kanale nagrany odcinek właśnie o pomyłkach refluksowych, gdzie też możecie usłyszeć, że refluks nie jest chorobą jednoznaczną, tak jak nam się to wydaje, tak? Że nie każda zgaga, nie każde pieczenie, nie każdy kaszel i nie każdy ból brzucha jest refluksem, a może być w ten sposób traktowany. Więc słuchajcie, tutaj wielką czujność trzeba zachować. Kolejna rzecz to jest zapobieganie rozwojowi przełyku Barretta i operacje przeciwrefluksowe nie są jakby w tym celu wykonywane. I mamy tutaj, jak wygląda. Taka operacja nazywa się operacją fundoplikacji. Tak? I mamy zabiegi fundoplikacji pełnej, czyli obejmującej 360 stopni przełyku, bo jak pamiętacie, przełyk jest rurką, czyli przełyk jest rurką, no pyk, tak? To Wam w ten sposób. Więc fundoplikacja to jest, tutaj jak weźmiemy sobie dno żołądka, bo to jest ta właśnie część żołądka, ją chirurdzy oplatają, tutaj robią taką jakby mówkę z tej tutaj fałdu dna żołądka, robią tutaj taką mówkę wokół przełyku i dzięki czemu ona jakby trzyma przełyk, czyli jeśli tu mamy końcówkę przełyku, fałd żołądka obejmuje i fiksuje tutaj tą dolną część przełyku pod przeponą, tak? Więc mamy tutaj właśnie ten problem w tym miejscu. I pełna fundoplikacja to jest jakby pełne zamknięcie tej mówki, tego objęcia mankietem fałdu dna żołądka albo niepełne. I wtedy mamy te dwa rodzaje. To jest operacja sposobem Tupeta, czyli niekompletna tylna, obejmująca około 270 stopni i operacja rzadziej dużo wykonywana, to jest operacja Dora albo Wilsona i ona jest nazywana niekompletną przednią i obejmuje około 180 stopni, więc mamy jakby pełne objęcie przełyku i niepełne w zależności od dostępu, który jest do przełyku, tak? Czasem, słuchajcie, dzieje się również tak, że mimo tego, że mamy wykonaną operację, pacjenci muszą przyjmować leki. Jest grupa pacjentów, która ma pełną remisję, problem się kończy. Jest grupa pacjentów, która doraźnie od czasu do czasu ma objawy. Wystarczy wtedy zmiana czy nawyków, czy żywienia i radzą sobie z problemem. Jest taka, która potrzebuje leczenia i jest taka, która potrzebuje leczenia stałego cały czas. Więc to są różne grupy pacjentów. I po zabiegu, no to są te dobre strony, czyli kończy się refluks, nie trzeba brać tabletek, wszystko ok. Natomiast są również powikłania. No i zdarza się, że pacjenci po operacji refluksowej, oprócz tego, że czują się świetnie, to na przykład nie mogą odbijać gazów, czyli napiją się czegoś gazowanego, nałykają powietrza, za szybko zjedzą, i normalny człowiek sobie odbeknie, a pacjent po operacji przeciwrefluksowej może mieć problem właśnie z odbiciem tego nadmiaru gazu z żołądka. No, jeśli ten gaz nie będzie odbity, no to wtedy przechodzi sobie do jelit, no i mamy wzdęcia. Tak więc wzdęcia to taki jest też objaw. Mogą pojawiać się takie bóle, dyskomforty pogranicza klatki piersiowej, jamy brzusznej i może pojawić się również problem z pasażem. Jeżeli ta mówka, mankiet fundoplikacji będzie za ciasny, pacjenci mają problem z połykaniem większych kęsów pokarmowych. No i na sam koniec, jeśli chodzi o wymioty, również część pacjentów, jeżeli ma nudności i chciałaby zwymiotować, to nie może, tak? Czyli ten właśnie mankiet fundoplikacji jest na tyle ciasno zrobiony, że nie mają możliwości właśnie odbijania i wymiotowania, więc tutaj mamy taki repertuar jakby problemów po operacji. Poza tym, jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, znaczy te zabiegi właśnie Tupeta, Dora, Wilsona czy Nissena, zabiegi fundoplicacji można wykonać zarówno laparoskopowo, jak i zabiegowo, więc tutaj słuchajcie, wszystko zależy. Ryzyko jest również operacyjne duże. Im osoba jest starsza, im ma więcej ogólnoustrojowych powikłań, im ma więcej chorób, jest bardziej obciążona, tym niestety ryzyko powikłań pooperacyjnych jest większe. Czy jest tu jeszcze coś, o czym chciałabym Wam powiedzieć? A właściwie od czego zależy jakby to, że mamy bardzo dobry efekt i mało powikłań. To jest prawidłowa kwalifikacja do zabiegu przez doświadczonych lekarzy w doświadczonym ośrodku, tak? Czyli tutaj to staranne dobranie pacjentów. Nie dlatego lekarze dyskwalifikują pacjentów z leczenia operacyjnego, bo im się nie chce albo im się nie opłaca, tylko dlatego, że ryzyko zabiegu jest większe niż pacjent może odnieść korzyści po wykonaniu mu wszystkich badań. Oni właśnie decydują, czy większe są korzyści, czy korzyści są małe, a ryzyko jest duże. I to też musicie zrozumieć, że kwalifikacja do zabiegu jest zawsze trudną decyzją, tak? Czyli to. Czy coś ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, kiedy należy unikać tych operacji, tak? Czyli pacjent obciążony, pacjent w starszym wieku, ryzyko spore. Natomiast operacja. Jeżeli pacjent ma też zgagę czynnościową. Na temat zgagi czynnościowej też Wam powiem, bo to jest taki problem, który trudno jest jakby znaleźć samemu. To muszą być zastosowane diagnostyka i w odpowiedni sposób podejście do pacjenta i żebyśmy nie zdarzyło się tak, że będziemy leczyć zabiegowo pacjentów z czynnościową zgagą, tak? Więc to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozświetliłam, że oprócz tego, że istnieje dieta, że istnieją zmiany nawyków, zmiana stylu życia, że istnieją suplementy i zioła i adaptogeny, że również istnieją leki i to są różne grupy leków, które w różny sposób działają. To są również zabiegi, które mogą wykonać tutaj moi koledzy, chirurdzy, torakochirurdzy oraz rzadko, bo rzadko, ale interniści, którzy wykonują zabiegi endoskopowe, czyli bardzo doświadczeni gastrolodzy zabiegowi, więc zawsze, jeżeli tutaj macie wskazania do wykonania zabiegu, to szukajcie bardzo doświadczonych ośrodków, szukajcie bardzo doświadczonych lekarzy, a jeśli ten odcinek słuchają osoby, które są po takim zabiegu, są zadowolone, mają bardzo dobre efekty, to jeśli chcą, niech się pochwalą tym w komentarzu, ze względu na to, że możecie pomóc innym osobom, które borykają się z tym problemem. I ja również się z chęcią zapoznam z Waszymi historiami, bo bardzo mnie to ciekawi, bo tutaj, gdzie pracuję, niestety, ale jakby dostępność, ilość wykonywanych badań, ilość wykonywanych zabiegów antyrefluksowych no jest nieduża, więc z chęcią się tym zapoznam. Wyszedł nam tym razem trochę krótszy filmik, bo tam jakieś 25 minut. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące refluksu, ważne, dziwne, nurtujące, na które nie znaleźliście do tej pory odpowiedzi, zrobię sesję Q&A i jest w zakładce społeczność post, pod którym możecie te pytania zostawiać i dzięki temu może wspólnie uda nam się rozwiązać problemy choćby jednej osoby i ja już wtedy będę nawet szczęśliwa, jeśli nawet jednej osobie uda mi się pomóc, rozjaśnić jej sytuację, wskazać drogę, rozgonić mgłę, jeśli chodzi o jej problemy. Na ten moment bardzo Wam serdecznie dziękuję za komentarze, za lajki, za to, że oglądacie moje filmy i za to, że wspieracie mnie kawusiami. Bardzo dziękuję, lubię kawę, super z Wami spędza mi się czas i również odpowiadając na Wasze pytania w komentarzach, które zostawiacie. Cześć, pa, pa, do następnego odcinka.